Nazywam się Anna Smoleńska i byłam studentką historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Niestety przez okupację niemiecką byłam zmuszona zakończyć tą pasję. Jedyną rzecz, którą Niemcy mi jeszcze nie odebrali, to harcerstwo. Należę do żeńskiej drużyny Szarych Szeregów. W 1942 roku wzięłam udział w konkursie organizowanym przez Biuro Informacji i Propagandy. Stworzyłam symbol Polski walczącej. Praca w konspiracji dawała mi sens życia. Pomagałam rodzinom więźniów w Pawiaku. Mój wkład, chociaż dość mały, dał przynajmniej cząstkę nadziei dla tych biednych, niewinnych ludzi. Wiem, co zrobiłam, wiem, dlaczego to zrobiłam i wiem, co mnie może spotkać.